Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zbudowała naszą kulturę. To dzięki niej powstały największe dzieła ludzkiego umysłu, była inspiracją dla całego tłumu artystów i myślicieli. Edward de Vere, 17. hrabia Oxfordu, alias William Shakespeare, w swojej twórczości odwołuje się do Biblii ponad 5000 razy. Z kolei bez przekładu Nowego Testamentu Williama Tyndale'a nie byłoby piękna języka szekspirowskiego. Dzięki Pismu Świętemu doszło do powstania języków narodowych, a także potężnych państw narodowych jak Niderlandy, Stany Zjednoczone czy Imperium Brytyjskie, które było tak rozległe, że przyjęło się o nim mawiać, że słońce nie zachodzi nad nim nigdy. Polska za czasów protestanckiej reformacji, gdy Biblia była czytana i studiowana przez wszystkie Stany, była mocarstwem europejskim. Uniwersytet Jagielloński, do którego przyjeżdżały najtęższe umysły epoki, był słynny w świecie, a polski dukat był stabilną i mocną walutą. Szwecja na początku XVII stulecia za króla Gustawa Adolfa i jego wierzącego Biblii kanclerza Axela Oxenstierny w 20 lat stała się mocarstwem europejskim. Stany Zjednoczone w błyskawicznym tempie stały się mocarstwem światowym, ich konstytucja gwarantująca wolność sumienia, prawo do własności oraz rozdział kościoła od państwa była oparta na mądrości Pisma Świętego. Z drugiej strony żadna inna księga w dziejach nie spowodowała takiego rozlewu krwi. Za samo posiadanie choćby odpisu Ewangelii ludzi zakopywano żywcem, palono na stosach, wysyłano dożywotnio na galery, konfiskowano majątki. Jeszcze w XIX stuleciu podróżny przyjeżdżający do Rzymu musiał zostawić Pismo Święte przed bramami miasta. Dzisiaj Biblia jest odsunięta na bok, wyszydzana w programach telewizyjnych, książkach, filmach, wypowiedziach celebrytów jako księga zawierająca mity i zmyślone historie. Mało kto współcześnie zadaje sobie trud, aby samodzielnie sprawdzić jej wiarygodność. Wiarygodność, dodam, nieprawdopodobną, bowiem cała archeologia Bliskiego Wschodu potwierdza przekaz biblijny. Szydzono, że nigdy nie istniało państwo Hetytów, o którym Biblia mówi jako o mocarstwie. Szydzono aż do momentu, gdy odkryto na terenie Turcji tysiące tabliczek i artefaktów potwierdzających, że państwo hetyckie było potęgą, z którą musiał liczyć się nawet Egipt. Szydzono, że Babilon, Niniwa, Edom, Królestwo Sodomy, Państwo Filistynów, Amorytów, Królestwo Moabu nigdy nie istniały. Archeologia zweryfikowała te twierdzenia. Księga pisana przez 16 wieków przez kilkudziesięciu autorów zawiera przekaz niezawierający błędów, współgrający ze sobą i nawzajem się uzupełniający. Jak potwierdzają odkrycia naukowe, choćby z Qumran, przetrwała w niezmienionej postaci do dzisiaj. Żadna inna starożytna księga nie dotrwała do naszych czasów w tak ogromnej liczbie manuskryptów. Różne wersety pisma współgrają ze sobą i uzupełniają się wzajemnie. Często prorok, na przykład Daniel na dworze królów babilońskich i perskich, nie rozumiał przesłania, które kazano mu zapisać. Dopiero w połączeniu z innymi fragmentami objawienia sens staje się jasny. Nie można opowiadać, że Biblia mówi o jakimś zagadnieniu, posługując się tylko jednym cytatem. W ten sposób można udowodnić dosłownie wszystko, na przykład, że Bóg ma skrzydła oraz pierze, albo że ludzie kopulowali z aniołami. Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, werset 16, że na oświadczeniu dwóch albo trzech świadków musi być oparta każda sprawa. Jest to zgodne z innymi wypowiedziami Pisma. Badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Celem tej audycji jest wykazanie, że Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, łamie reguły, według których można tworzyć religię oraz Boga, a także czerpać z tego korzyści. W tym świetle jej istnienie pozostaje tajemnicą. Jeśli księga ta została stworzona przez ludzi, bo jak chcą tak zwani krytycy biblijni, zawiera mity i powszechne pragnienia ludzkości, to czemu łamie podstawowe prawo marketingu polegające na stworzeniu pragnienia konsumpcyjnego, a następnie zapewnienia konkretnych rozwiązań, by jakaś grupa interesu mogła czerpać z tego układu korzyści, choćby w postaci kontroli populacji, poprzez system wierzeń oparty na posłuszeństwie, bogaceniu się i wywyższaniu kapłanów, duchowieństwa, czy też wszystkich możnych tego świata i tak dalej, i tak dalej. Nie jest również zapleczem intelektualnym dla wszelkiej maści anarchistów czy rewolucjonistów. Jeśli zawiera mity i pragnienia ludzkości, czemu robi to w sposób tak nieudolny, kompletnie ignorując oczekiwania, pragnienia oraz naturę człowieka? Serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc.
Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie jego zamysły. Pismo Święte nie pochwala podążania za autorytetami, kapłanami, królami, przewodnikami duchowymi, nie odsyła do żadnej grupy dysponującej władzą lub będącej według tej grupy jedyną drogą do Boga. Ludzie zawsze wywyższają człowieka, bez względu na to, czy jest to księżniczka Diana, Dalaj Lama, Mao, Elvis, Józef Stalin, król czy też papież. Zawsze muszą mieć kogoś, kogo mogą podziwiać, kogo widzą i do kogo się upodabniają. Biblia nie wierzy we wrodzoną dobroć człowieka. Wywyższanie człowieka jest jej zupełnie obce. Nie wierzcie przyjacielowi, ani ufajcie wodzowi. Przed tą, która leży na łonie twoim, strzeż drzwi ust swoich. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Jedynie Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Pismo Święte mówi o powszechnej grzeszności. Żaden człowiek opisany w Biblii nie jest przedstawiony jako bezgrzeszny, pozbawiony wad, oprócz Jezusa Chrystusa oczywiście. Świętość znana z legend ludowych i pobożnych opowieści nie istnieje na kartach Pisma Świętego. Życie pełne oddania klepanym modlitwom, dziewictwie, samoumartwieniom jest jej nieznane. Mamy wybitne postaci biblijne jak Mojżesz, Aaron, Abraham, Jakub, zwany później Izraelem, popełniające bardzo poważne błędy. Dla przykładu król Dawid, autor większości psalmów, wielki monarcha państwa izraelskiego, uprawiał seks z cudzą żoną, a gdy ta zaszła z nim w ciążę, aby zatuszować całą sprawę, zabił jej męża Uriasza Chetyjczyka. Pomimo tej historii czytamy dalej, że Dawid przyznał się do swego grzechu i gorzko żałował swojej zbrodni, a Bóg mu wybaczył. Niestety grzech pociąga za sobą innych. W wyniku tych wydarzeń czterech synów Dawida poniosło śmierć, a stało się to według jego własnych słów. Człowiek ten odda w czwórnasób. Człowiek z natury jest istotą egoistyczną. Od narodzin nakierowany jest na siebie, zaspokaja swoje pragnienia, dostarcza sobie przyjemności, nie myśląc o innych, a przeważnie realizując swoje cele bez liczenia się z opinią innych. Im więcej posiada, im większymi wpływami dysponuje, tym chce więcej i tym mniej liczy się z innymi. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu. Swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Który mówi, zbuduję sobie dom przestronny i górne komnaty obszerne i wybija sobie otwór okienny, wykłada go drzewem cedrowym i zabarwia cynobrem. Czy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Twój ojciec przecież też jadł i pił, ale stosował również sprawiedliwość i prawo, a wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawę ubogiego i biednego i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega, że się mnie zna, mówi Pan? Ale twoje oczy i twoje serce szukają tylko własnej korzyści. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Ludzie głęboko wierzą w to, że pomimo pewnych wad są w gruncie rzeczy dobrzy. Biblia nie podziela tej wiary. Pismo Święte ukazuje egoizm jako wynik odłączenia od Boga, jądro jego grzesznej natury i charakterystyczną cechę upadłej ludzkości. Jesteśmy jako nieczysty, my wszyscy i jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Przetoż wszyscy opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Nasz świat składa się wyłącznie z istot niewinnych. Winni są zawsze inni. Nawet zatwardziali zbrodniarze uważają, że są bez wad. Popatrzmy na wydarzenia z ogrodu Eden z tej perspektywy. Kobieta zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, chociaż umowa między Bogiem a człowiekiem była bardzo prosta. Ze wszystkich drzew ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, wtedy na pewno umrzesz. Samo drzewo nie miało w sobie żadnej magicznej mocy. Bóg nie zmusza człowieka do czegokolwiek, dał mu nawet możliwość odstąpienia od umowy i życia własnym życiem bez Boga, jeśli tylko taka będzie jego wola.
Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. W tej historii winny jest Stwórca, bo stworzył węża. Popatrzmy dalej, mamy tu historię z Księgi Wyjścia. Izrael wyszedł z Egiptu, jest pod górą Synaj. Mojżesz wstępuje na górę, aby otrzymać dalsze dyspozycje od Pana, Boga zastępów izraelskich. Przebywa tam przez 40 dni, a w tym czasie Izrael, zaniepokojony brakiem obecności swego wodza, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Tworzy sobie nowego Boga w postaci widzialnej, cielca, no bo na co komu Bóg, którego nie widać. Ten boski byk jest ze szczerego złota. Mojżesz dowiaduje się o odstępstwie, a po zejściu z góry mamy zapis takiej rozmowy między Mojżeszem a Aaronem, jego bratem, twórcą boskiego byka. Rzekł Mojżesz do Aarona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział, niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co stało się z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie i dali mi je. Wrzuciłem je w ogień i ulał się ten cielec. Zgódźmy się, że starotestamentowy Bóg to wyjątkowo nieprzyjemna istota. To mściwe szaleństwo, tak ogromne w swej zazdrości, dumie i niesprawiedliwości, żonny krwi i pogromca ludzkości. Richard Dawkins, Bóg urojony. No cóż, mocne męskie słowa, a teraz przyjrzyjmy się kilku wypowiedziom tego tyrana, Boga Starego Testamentu. Niewolnika, który od swojego Pana schronił się u Ciebie, nie wydasz jego Panu. Niech zamieszka u Ciebie wśród Twoich, w miejscowości, którą wybrał, w jednym z Twoich miast, gdzie mu będzie najlepiej. Nie będziesz go gnębił. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła Twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł Twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, ale dopomóż mu podnieść go. Swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja jestem Pan. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali, nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swego. Ja jestem Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie, nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swego, nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Obcy przybysz, który mieszka z Wami, niech będzie jako tubylec wpośród Was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i Wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem Waszym. Będziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efę rzetelną, hin rzetelny. Ja Pan jestem Bogiem Waszym. Oprócz takich wypowiedzi tego dziwnego Boga mamy w Biblii słowa niespotykane w innych kulturach. Bóstwa pogańskie są wyłącznie srogie, mściwe, ciskające gromami, co w rozumieniu ludzkim jest synonimem boskości. Taki jest Allah Koranu, taki jest Thor, Zeus, Quetzalcoatl, Set, Shiva, Kali, Asztarte, Jupiter, Baal. Bóstwa te trzeba przebłagać, ogłaskać, błagać je o wysłuchanie. Sakralna prostytucja, rytualne defloracje, na przykład figurkami boga Priapa, umartwianie się, okaleczanie się, dodatkowo ofiary z ludzi, w tym palenie dzieci w celach rytualnych. Kartagińczycy przed wojną z Rzymem spalili ponad 500 dzieci z arystokratycznych rodów, aby uzyskać łaskawość Molocha, swego boga. Nic tym ohydnym czynem nie zyskali, Kartagina została zrównana z ziemią, a na jej gruzach Rzymianie wysypali sól, aby nic już tam nigdy nie wyrosło.
W odróżnieniu od tych wszystkich bogów, Bóg Biblii jest kompletnie inny. Jest Bogiem, który szuka człowieka ciągle, ustawicznie. Jest osobą, którą można zasmucić, zranić. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi Izraela, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, abym nie był królem nad nimi. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemio, gdyż oto Pan mówi: synów odchowałem i wypiastowałem, ale oni odstąpili ode mnie. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię. A przymierze mego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleją ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Przed Jezusem z Nazaretu i po nim powstało wielu, którzy twierdzili, że są pomazanymi przez Boga, Masjach, czyli Mesjaszami. Czy ktoś pamięta dzisiaj sławne postaci starożytności, imiona jak Bar Kochba, przywódca powstania żydowskiego za cesarza Hadriana, Szabetaj Zewi, Teudas, Juda Galilejczyk i wielu innych? Jezus Chrystus jest postacią historyczną, która według wszelkich prawideł powinna odejść w zapomnienie jeszcze w pierwszym wieku naszej ery. Pomyślmy. Oto człowiek urodzony w zapadłej wiosce na peryferiach Imperium Rzymskiego jako syn wieśniaczki. Dorastał w małym miasteczku, gdzie do 30 roku życia pracował jako cieśla. Przez następne 3 lata był wędrownym kaznodzieją bez dachu nad głową. Nie napisał książki, nie piastował urzędu, nie założył rodziny, nie studiował, nie odwiedził żadnej wielkiej metropolii. Nie oddalił się od miejsca swoich narodzin więcej niż o 300 kilometrów, nie miał poparcia możnych. Nie dokonał żadnej z tych rzeczy, które uchodzą na świecie za wielkie. Był jeszcze młody, gdy opinia publiczna zwróciła się przeciwko niemu. Opuścili go wszyscy przyjaciele. Jeden z nich się go publicznie wyparł, drugi go zdradził. Przeszedł przez sfingowany proces sądowy, przybito go do rzymskiego krzyża pomiędzy dwoma złodziejami. Kiedy konał, oprawcy rzucali losy o jedyną rzecz, jaką w życiu posiadał, o ubranie. Po śmierci zdjęto go i złożono w grobie, pożyczonym dzięki litości znajomego. Minęło 19 stuleci, a on jest centralną postacią rodzaju ludzkiego. Wszystkie armie, które kiedykolwiek wyruszały na podbój, wszystkie floty, które wypłynęły do bitwy, wszystkie parlamenty, które obradowały, wszyscy królowie, którzy władali, nie wywarli takiego wpływu na losy ludzkości, jak to jedno życie. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. A gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany masz na rękach,
Wtedy odpowie im, to są rany, które zadano mi w domu moich przyjaciół. Pismo Święte nie jest podręcznikiem naukowym. Jest księgą, dzięki której upadły człowiek może znowu poznać swego Stwórcę i jeśli tylko wyrazi takie życzenie, odnowić z Nim kontakt. Ludzkość z zapałem poszukuje cywilizacji pozaziemskich, wysyła sygnały w kosmos, wysyła sondy kosmiczne, teleskopy dzień i noc skanują niebo. A tuż pod naszym nosem mamy księgę, której natchnienie pochodzi z innego świata. Ta obca cywilizacja, której potęgi człowiek nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić, zostawiła nam perłę, której nie mamy ochoty studiować. Oto zaledwie kilka dziwnych fragmentów. Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy wypuścisz od czasie gwiazdę poranną, albo wywiedziesz wielką niedźwiedzicę z jej młodymi? Plejady, nazywane siedmioma siostrami, to siedem gwiazd, które mają bardzo ciekawą cechę. Astronomowie odkryli nie tak dawno, że siła wewnątrz układu równa jest sile, która chce je rozdzielić. Utrzymują one stałą odległość pomiędzy sobą, poruszając się w przestrzeni z ogromną prędkością, zachowując stałą odległość pomiędzy sobą. Pytanie brzmi, czy potrafisz związać pęk Plejad? Odwrotnie rzecz ma się z pasem Oriona. Gwiazdy w pasie Oriona oddalają się od siebie z zawrotną prędkością. Czy potrafisz rozluźnić pasek Oriona? Mamy tu jeszcze Wenus, czyli gwiazdę poranną, najjaśniejszy obiekt na naszym niebie po Słońcu i Księżycu. Wenus w swoim biegu stale niezmiennie zachowuje cztery fazy. Odległość od Ziemi, odległość od Słońca, największy blask oraz najdłuższą średnicę ze wszystkich widzialnych. Czy wypuścisz od czasie gwiazdę poranną? Jako ostatnią mamy wielką niedźwiedzicę z młodymi. W oryginale hebrajskim jest to słowo Mazarot, oznaczające Arktura, ogromnego nadolbrzyma z wielkiej niedźwiedzicy, giganta tysiąc razy większego od naszego Słońca. Ogromny Arktur mknie w przestworzach 25 razy szybciej niż inne gwiazdy. Czy wywiedziesz wielką niedźwiedzicę wraz z jej młodymi? Na jakim etapie była astronomia ponad 1000 lat po napisaniu Księgi Joba? Tales z Miletu twierdził, że Ziemia jest płaskim dyskiem, a ponad nim znajduje się półkolista bańka wypełniona powietrzem, czyli Układ Słoneczny. Na zewnątrz bańki miał być kosmos wypełniony wodą. Heraklit z Efezu, jeden z największych filozofów starożytności, prekursor dialektyki, twierdził, że gwiazdy to kielichy, które zbierają unoszące się z Ziemi wyziewy ognia. Arystoteles twierdził, że Ziemia jest centrum kosmosu, a wokół niej obracają się gwiazdy po kołowych orbitach. Inni wierzyli, że na Księżycu żyją ogromne węże, że kosmos wypełniony jest małymi kolorowymi kuleczkami. A dużo, dużo później Isaac Newton twierdził, że gwiazdy są nieruchome i niezmienne. Szukajcie tego, który tworzy siedem sióstr i Oriona, który cień śmierci w poranek zamienia. Astronomowie obserwują powstawanie nowych gwiazd w Plejadach, a szczególnie w Orionie. Pisarze biblijni wiedzieli o zawieszeniu Ziemi w przestworzach w próżni oraz o kulistości Ziemi. Było to w czasach, gdy powszechnie wierzono, że Ziemię podpierają trzy żaby albo byki. Taką wiedzę pisarze biblijni mogli posiąść wyłącznie dzięki nadnaturalnemu objawieniu. Rozpościera północ nad pustką, a Ziemię zawiesza na niczym. Pan jest królem, oblekł się w dostojność. Pan oblekł się i przepasał mocą, utwierdził okrąg świata, także się nie zachwieje. Jak nie mogą być zliczone zastępy niebios i nie może być zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mego sługi i kapłanów lewickich, którzy mi służą. Tekst został zapisany przez Barucha pod dyktando proroka Jeremiasza około roku 590 przed naszą erą. W IV wieku przed naszą erą chiński astronom Shi Shen zestawił katalog zawierający 800 gwiazd. 150 lat przed naszą erą grecki astronom Hipparch podał w swoim katalogu 1022 gwiazdy. Tę samą liczbę przyjął Ptolemaios, czyli Klaudiusz Ptolemeusz, 300 lat później w swoim podręczniku astronomii Mathematicae Syntaxis. Galileo Galilei, profesor matematyki Uniwersytetu w Padwie, w 1610 roku rozpoczął obserwację nieba za pomocą własnoręcznie skonstruowanego teleskopu. Od tego czasu mamy do czynienia z dziedziną nauki zwaną statystyką gwiazdową. Od tej pory wiadomo, że liczba gwiazd jest większa niż tysiące. Nie jesteśmy w stanie oszacować liczby gwiazd, ciągle obserwowane są nowe. Wszechświat to prawdopodobnie nieskończona liczba galaktyk, a w nich nieskończona liczba gwiazd. Skąd wiedział o tym prorok Jeremiasz gdzieś głęboko w starożytności?
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Najpierw mężczyzna z prochu ziemi, a potem kobieta z mężczyzny, z jego materiału genetycznego. Znamienne jest, że genom mężczyzny zawiera kompletną informację genetyczną potrzebną do wyprodukowania jego żeńskiej wersji, czyli kobiety, natomiast genom kobiety nie posiada chromosomu Y, potrzebnego do wytworzenia jej męskiej wersji. Biblia nie popiera wszelkich dyskryminacji. Dla przykładu kobieta w kultach świata uważana była i jest za istotę niższą, gorszą, nieczystą. Przecież co miesiąc krwawi z pochwy, jest więc nieczysta. W Biblii mamy owszem wzmianki o tym aspekcie życia kobiety, ale wyłącznie w sensie higienicznym i zdrowotnym, jak na przykład zakaz współżycia w trakcie menstruacji. Bóg w szóstym dniu stworzenia, Księga Rodzaju, 2 rozdział, 23 werset, tworzy człowieka. Czytamy, że tworzy go jako mężczyznę oraz kobietę. Gdy potem przyprowadza kobietę do mężczyzny, Adam mówi według przekładu dosłownego: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego. Będzie nazywała się mężyną, bo z męża została wzięta. Mamy tu dwa hebrajskie słowa będące swoistą grą słów: ish, mężczyzna, oraz isha, dosłownie mężyna, czyli kobieta. Mamy tu dwie równorzędne istoty, żadna nie jest pod butem drugiej. Ludzie rozwiązali tę sprawę z właściwym sobie wdziękiem, degradując kobietę do roli podistoty. Jeszcze dziś w wielu miejscach świata pojawienie się córki zamiast syna uznawane jest za nieszczęście oraz zły omen. Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu, poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie tego, a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Tylko jeden kościół na świecie oficjalnie podaje na swoich stronach internetowych, że wierzy w stworzenie świata przez Boga w ciągu literalnych 6 24-godzinnych dni. Na pamiątkę tego wydarzenia, zgodnie z czwartym przykazaniem, wstrzymują się od pracy i spotykają na nabożeństwach w soboty. To adwentyści dnia siódmego. Dla odmiany kościół katolicki w IV wieku wymazał to przykazanie ze swoich katechizmów i ustanowił kult niedzieli, czyli prastarego pogańskiego Dies Solis, Dnia Słońca. Za czym podążyły kościoły protestanckie, stając się wiernymi poddanymi Kościoła Rzymskiego. Dominującym dogmatem współczesności jest teoria ewolucji. Specjalnie użyłem terminu dogmat, bo w odróżnieniu od teorii naukowej dogmat przyjmuje się na wiarę. Teorię ewolucji nie sposób udowodnić, ale też nie sposób jej obalić z prostej przyczyny. Teoria naukowa musi posiadać pewne ale, pewne kryteria, według których upada, według których jest nieprawdziwa. Jest to tak zwana falsyfikowalność teorii naukowej. W przypadku teorii ewolucji takich kryteriów nie ma, po prostu nie ma dla niej alternatywy, więc musi być prawdziwa. W tym przypadku człowiek zrobi wszystko, aby usunąć Boga ze świata. Karol Darwin napisał książkę o powstawaniu gatunków w XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej. Wierzono wtedy w samorództwo, że życie jest spontaniczne, że wystarczy mu stworzyć odpowiednie warunki, a rozkwitnie samoistnie. Prawo biogenezy obaliło te mrzonki. Wierzono, że komórka jest rodzajem kulki z galarety, z której następnie powstają bardziej skomplikowane twory. Genetyka i biologia molekularna obaliły tę wiarę. Nie są to zresztą myśli nowe. Bazą intelektualną dla teorii ewolucji są starożytne wierzenia naszych przodków. W Egipcie i Mezopotamii obserwowano pojawianie się żywych stworzeń w kałużach po deszczu albo po wylewie Nilu. Na tej podstawie twierdzono, że życie rodzi się spontanicznie, przybierając następnie bardziej skomplikowane formy. Cała filozofia grecka jest przesycona myślą ewolucyjną. Oto kilka ważniejszych postaci. Tales z Miletu wyjaśniał pochodzenie życia wyłącznie za pomocą naturalistycznych procesów. Anaksymander wierzył w to, że rzeczywistość powstała samoistnie z bezkresu. Ksenofanes, obserwując muszelki w górskich jaskiniach, stworzył teorię o pochodzeniu zwierząt lądowych od zwierząt morskich. Brzmi znajomo.
Heraklit z Efezu, Pitagoras, Empedokles i wielu, wielu innych, kończąc na najsłynniejszym z nich, Arystotelesie ze Stagiry, który około roku 340 przed Chrystusem twierdził, że małe stworzenia, takie jak owady, skorupiaki i ryby, powstają samorodnie, bez jaj i zapłodnienia, prosto z ziemi, mułu i piasku. Wierzył również, że zwierzęta wyższe powstawały w sposób samorzutny. Wracając do Darwina, uczony ten zaprezentował swoją teorię w czasach, gdy nauka była jeszcze na bardzo niskim poziomie. Dopiero gwałtowny rozwój nauki w XX wieku, chemii, biologii molekularnej, genetyki, medycyny oraz fizyki sprawił, że teoria Darwina jest w odwrocie. Pomimo niesłabnącej propagandy w mediach, liczba naukowców odrzucających darwinizm powiększa się każdego dnia. Teoria Darwina jest tonącym statkiem, z którego tłumnie uciekają uczeni, a proces ten wraz z rozwojem wiedzy będzie się jeszcze nasilał. Tak mówi Pan, Stwórca Niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją. Utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, ale na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa, ja daję rozkazy całemu ich wojsku. Widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? W naszym XXI wieku, wieku rozumu, nie ma gazety bez horoskopu, kanału telewizyjnego bez wróżb i ezoteryki. Oficjalnie nikt nie wierzy w te stare bujdy, a jednak politycy, gwiazdy estrady, gwiazdy kina, elity intelektualne nie podejmują żadnych działań bez pomocy astrologa, doradcy duchowego, medium czy wróżbiarza. Niektórzy kontaktują się bezpośrednio z tak zwanymi duchami zmarłych. Tymi osobami są m.in. książę Karol, Hillary Clinton, Shirley MacLaine, Linda Evans. Na różne sposoby w okultyzm zaangażowanych jest albo było mnóstwo innych słynnych ludzi. Madonna, Barbara Streisand, Celine Dion, Clint Eastwood przez medium spirytystyczne Jim Dixon, Rihanna, Cash, Yehudi Menuhin, Herbie Hancock, John Lennon i George Harrison, John Travolta, David Bowie, Mick Jagger, członkowie lucyferiańskiego stowarzyszenia Ordo Templi Orientis. Sylvester Stallone, Tom Cruise, Oliver Stone, George Lucas, Steven Spielberg i tak dalej, można by tak wymieniać bez końca także wśród polskich nazwisk. Scenarzyści hollywoodzcy chętnie szkolą się w technice spirytystycznej zwanej pismem automatycznym, gdzie człowiek staje się kanałem, stąd nazwa channeling, przez który istoty astralne przekazują swoje mądrości i wiedzę. W starożytności wierzono, że gwiazdy Zodiaku to duchy zmarłych, które poprzez tajemną wiedzę, astrologię i numerologię kontaktują się z żywymi, służąc im radą i pomocą. Słynnymi adeptami okultyzmu, kabały i spirytyzmu byli m.in. twórca Sherlocka Holmesa Arthur Conan Doyle, o którym mawiano, że każdego jest w stanie zaciągnąć na seans spirytystyczny, Edgar Allan Poe, amerykański pisarz i poeta, Adam Mickiewicz, wiadomo, Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów, Juliusz Verne, francuski pisarz, Lewis Carroll, twórca wielkiego gnostyckiego manifestu Alicji w Krainie Czarów, Friedrich Nietzsche, niemiecki pisarz i filozof, twórca idei nadczłowieka, a także jego bardzo wierny uczeń Adolf Hitler, też wiadomo. Pablo Picasso, członek Towarzystwa Kabalistycznego z Werony, Ian Fleming, adept Ordo Templi Orientis, pisarz, twórca postaci Jamesa Bonda, o którym mawiał, że jest bardzo manichejski. Władimir Lenin, Stowarzyszenie Rosenkreuz, Karol Marx, autor Kapitału, teoretyk komunizmu i o dziwo Karol Darwin, autor pracy o powstawaniu gatunków, członek naukowo brzmiącej organizacji Society for Physical Research, zajmującej się badaniem stanów parapsychicznych, channelingu, hipnozy, kontaktów z istotami astralnymi.
W naszych niby oświeconych czasach ludzie postępują dokładnie tak samo. Diana, księżniczka Walii, nie robiła niczego bez porady astrologa, tak samo aktorka Grace Kelly, podobnie prezydent Richard Nixon, Ronald Reagan oraz inni mieszkańcy Białego Domu, jak choćby Bill Clinton, który konsultował się ze swoim guru Anthony Robinsonem, a Hillary Clinton rozmawiała z duchami Eleanor Roosevelt i Mahatmy Gandhiego dzięki pomocy spirytystki Jane Houston. Rosyjski prezydent Borys Jelcyn konsultował każdy swój krok z mistrzem nauk okultystycznych Aleksandrem Korżakowym. Kluby sportowe oferują lekcje jogi i medytacji, podczas których stosuje się różne techniki mediumiczne, jak medytacja transcendentalna czy zwykła mantra, czyli rytmiczne wypowiadanie tych samych słów albo fraz, na przykład OM. Adepci nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób Hindusi oddają hołd Bogu Słońca. Większość współczesnych animowanych filmów dziecięcych, fabularnych kart do gry, gier komputerowych, filmów fabularnych pełnych jest sposobów na wywoływanie duchów, wzywanie demonów, wypowiadanie magicznych zaklęć, technik medytacyjnych i spirytystycznych, ogólnie filozofii New Age. Szacuje się, że 2/3 towaru sprzedawanego w sklepach z zabawkami to produkty związane z magią. Biblia ostrzega nas przed takimi praktykami. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Bacz, abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebios, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Po drugiej stronie barykady mamy biblijny profetyzm. W przeciwieństwie do wszelkich przepowiedni magów czy mediów spirytystycznych, których wyrocznie są mętne i nietrafne, biblijny profetyzm jest w nieprawdopodobny sposób precyzyjny. Ale ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni wiecznych. Samych proroctw dotyczących Mesjasza Jezusa Chrystusa jest ponad 300. Znany był dokładny czas przyjścia Mesjasza dzięki wyroczni o 70 tygodniach z Księgi Daniela z 9 rozdziału, miejsca narodzin w Betlejem judzkim, daty jego śmierci, a także sposobu śmierci wraz z najdrobniejszymi szczegółami, łącznie z takimi detalami jak rzucanie losów o ubranie Chrystusem. Żadna postać historyczna nie była tak zapowiedziana. Mahomet, Konfucjusz, Budda pojawiali się bez zapowiedzi i znikali. Mesjasz, Jezus Chrystus, został zapowiedziany światu już 4000 lat przed swoimi narodzinami. Podobnie było z wielkimi cywilizacjami starożytności. Biblia precyzyjnie zapowiada ich losy. Babilon był u szczytu swojej potęgi, gdy prorocy Izajasz i Jeremiasz zapowiadali jego koniec. Do wygnańców judzkich w Babilonie, tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Wypowiedź o Babilonie. Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia znienacka w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów. Przepowiednia, że imperium upadnie w jednym dniu, była bardzo zabawna dla starożytnych, bowiem Babilon był uznawany za imperium wieczne, a sama stolica za miasto niemożliwe do zdobycia. Miasto było zaopatrywane w wodę przez wpływający pod murami Eufrat, a wewnątrz posiadał sady i pola uprawne. Stolica mogła bronić się przez całe lata. Zjednoczone wojska Medów i Persów pod wodzą Cyrusa Persa dostały się do miasta dzięki sprytnemu fortelowi króla. W ciągu nocy najeźdźcy zmienili bieg Eufratu, wpuszczając wody rzeki do innego koryta. Nad ranem wdarli się do miasta po dawnym dnie rzeki i opanowali stolicę błyskawicznie. Proroctwo wypełniło się wiernie i o czasie. Pamiętaj rzeczy dawne, bowiem ja jestem Bogiem, a nie ma innego. Ja jestem Bogiem, a nie ma nikogo, kto byłby do mnie podobny. Ogłaszam koniec od początku i z dawien dawna rzeczy, które jeszcze nie nastały.
Mówię, moja wola się ziści, a moje zamysły wykonam całkowicie. Żadna księga świata nie zawiera tak dumnego wyzwania. Żadna. W 1838 roku Josiah Leach, amerykański kaznodzieja, opublikował wykład 9 rozdziału Księgi Apokalipsy Jana, w którym przepowiedziany jest upadek Imperium Osmańskiego. Według obliczeń Leacha mocarstwo to miało upaść w roku 1840 w miesiącu sierpniu. Na kilka dni przed tym wydarzeniem Leach napisał: jeżeli przyjmiemy, że pierwszy czas, to znaczy 150 lat, wypełnił się dokładnie, nim cesarz Bizancjum Konstantyn de Akozes objął tron za zgodą Turcji, oraz że okres 391 lat i 15 dni zaczął się z końcem pierwszego okresu, to cały ten cykl proroczy musi skończyć się 11 sierpnia 1840 roku, kiedy to należy oczekiwać, że władza Turków w Konstantynopolu zostanie złamana. Signs of the Times and Expositor of Prophecy, 1 sierpnia 1840 roku. Dokładnie tego dnia Turcja przyjęła przez swoich posłów ochronę wielkich mocarstw europejskich, oddając się w ten sposób pod kontrolę i protektorat narodów chrześcijańskich. Wielowiekowa dominacja turecka została złamana. Wydarzenie to było dokładnym wypełnieniem proroctwa. Dla zainteresowanych polecam książki Wizja przyszłości w starożytnej księdze profesora Jacques'a Ducana, wybitnego hebraisty, Apokalipsę Jonathana Dunkela oraz pozycję obowiązkową Wielki bój amerykańskiej pisarki Ellen G. White. Każda religia świata wyznaje dualizm ciała i duszy. Tak było i jest na całym świecie. Greccy filozofowie jak Platon, Epikur, Filodemos z Gadary, Zenon z Sydonów, Metrodoros z Lampsakos, Hermachos z Mityleny, Lukrecjusz i wielu, wielu innych twierdzili, że ciało jest grobem duszy. Ciało jest skażone, ziemskie, dusza natomiast jest doskonała, czysta, nieśmiertelna. Przy dualizmie Bóg jest człowiekowi niepotrzebny, bo jego dusza jest doskonała, wieczna. Ciało można więc w zależności od preferencji poddawać ascezie, głodzić, biczować lub odwrotnie, pobłażać mu dowolnie, oddając rozwiązłości. Grecka myśl nie jest niczym nowym. Podobne poglądy panowały w Egipcie, Persji czy Babilonii. Czytamy w dogmatyce katolickiej, jak podaje magisterium Kościoła katolickiego, że Kościół ujmuje ją przede wszystkim w relacji z ciałem, jako ten element, który decyduje o samoświadomości osoby. Poszczególny człowiek ma tylko jedną duszę, psychę, która jest rozumna, logikę. Mówi o tym choćby Sobór Konstantynopolitański IV. Jest ona stworzona bezpośrednio przez Boga z niczego. Tak mówi katolicyzm. Mamy więc tutaj klasyczny pogański dualizm. Nie jest to biblijne chrześcijaństwo. Pismo Święte mówi kompletnie co innego. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrze jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Dosłownie Bóg tchnął Nishama Haim energię, dech życia i stał się człowiek Nefesh Haya, istotą żywą. Nie ma tu mowy o jakiejś nieśmiertelnej duszy. Według Biblii człowiek jest istotą zbudowaną z ciała, a żyje tylko dzięki energii życia danej przez Boga. Śmierć człowieka to koniec jego życia, ustaje jego świadomość, ciało ulega dekompozycji, stając się ponownie prochem. Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych któż Cię wysławiać będzie? Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, ale umarli nic nie wiedzą, już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co dzieje się pod słońcem. Jedyną istotą we wszechświecie, która jest nieśmiertelna, jest Bóg Stwórca. Jest On źródłem życia i gwarantem zmartwychwstania dla tych, którzy przyjęli Jego warunki zbawienia przez doskonałą i ostateczną ofiarę Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda umarłych. Pismo Święte słowo nieśmiertelność, greckie athanazja, odnosi wyłącznie do Boga Stwórcy. Apostoł Paweł w liście do swego ucznia Tymoteusza pisze, że jest on jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Wszystkie religie świata wielbią martwego Boga.
Ich obrzędowość obraca się wokół śmierci, cześć jest oddawana duchom przodków, świętym, ich zwłokom, a nawet jedynie cząstkom ich ciał, bądź przedmiotom, których dotykali. Zasługi zmarłych są wielbione, a także przenoszone na żywych, którzy w ten sposób przyjmują część ich zasług, część ich świętości oraz wstępują do raju, nirwany, walhalli itd. Sztandarowym przykładem takich praktyk jest rzymski katolicyzm, który zresztą nigdy biblijnym chrześcijaństwem nie był, nie jest i nigdy nim nie będzie. Każda katedra katolicka budowana jest na dawnych cmentarzach. Zwłoki zmarłych są przechowywane wewnątrz każdego kościoła, który de facto jest jednym wielkim cmentarzem. Adoruje się szczątki zmarłych w postaci relikwii. Zgodnie z prawem kanonicznym ofiara mszy świętej nie może odbyć się bez udziału relikwii, czyli fragmentu martwego ciała, tak zwanego świętego. Mamy mszę za zmarłych, wstawiennictwo zmarłych, święta zmarłych itd., itd. Bóg Biblii odrzuca takie praktyki, nazywając je obrzydliwością. Bóg biblijnego chrześcijaństwa jest Bogiem żywych. Wszelki kult zmarłych jest surowo zakazany. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego, nawet przy zmarłym swoim ojcu i przy zmarłej swojej matce nie będzie się zanieczyszczał. Rzekł do mnie Pan, Synu Człowieczy, oto miejsce mego tronu i miejsce podnóżka moich stóp, gdzie na zawsze zamieszkam pośród synów izraelskich. Już nigdy dom Izraela, ani oni, ani ich królowie nie będą bezcześcili świętego mego imienia przez swoje wszeteczeństwo i zwłoki swoich królów, gdy umrą, gdyż kładli swoje progi obok moich progów i stawiali swoje odrzwia obok moich odrzwi, zostawiając tylko mur między mną a sobą. I bezcześcili święte imię moje przez ohydne swoje czyny, których się dopuszczali, także zniszczyłem ich w moim gniewie. Gdy więc teraz oddalą ode mnie swoje bałwochwalstwo i zwłoki swoich królów, zamieszkam pośród nich na wieki. Rozkaż synom Izraela, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek i wszystkich, którzy zanieczyścili się przez zetknięcie ze zmarłym. Usuńcie zarówno mężczyznę, jak kobietę poza obóz, usuńcie ich, aby nie zanieczyszczali swojego obozu, gdzie ja mieszkam pośród nich. Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na swoim ciele, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Ja jestem Pan. Że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Zbawienie z łaski, które jest darem Boga, jest wbrew naszym oczekiwaniom. Każda religia świata oprócz biblijnego chrześcijaństwa zbawia przez czyny człowieka, poprzez system prawd wiary, które wierny musi skrupulatnie i rygorystycznie wykonywać. Jeśli ich nie wykonuje, wtedy Bab El, Bab Il On, czyli jedyna droga, portal do Boga, jaką jest wspólnota pod przewodnictwem kapłanów, jest dla niego zamknięta. W takim systemie pogańskie praktyki są powszechne dla wszystkich fałszywych sekt religijnych. Kadzenia, pielgrzymki, adoracje posągów i obrazów, święte czuwania, procesje ze świętymi obrazami, szczątkami zmarłych, czyli relikwiami, asceza albo odwrotność ascezy w postaci seksualnych rytuałów, zaliczanie kolejnych stopni w religijnym formalizmie, jak 7 stopni wtajemniczenia w mitraizmie, 7 sakramentów w katolicyzmie, czy też ramadan, pielgrzymki do Mekki oraz sklepanie modlitw 5 razy dziennie w islamie. Biblia stawia sprawę jasno. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyny tylko potwierdzają odrodzenie serca człowieka, nie dają nikomu zbawienia. Zbawienie możliwe jest tylko przez śmierć doskonałej ofiary za grzechy całej ludzkości, Mesjasza Jezusa Chrystusa. Akceptacja i przyjęcie tego daru jest konieczne. Nie ma innej drogi. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zbawiony może być każdy człowiek, bez względu na status materialny czy społeczny. Każdy to najpiękniejsze słowo w Biblii. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Ludzie oskarżają Boga o zło i cierpienie panujące na świecie. Dla przeciętnego człowieka odkupienie jest czymś kompletnie niezrozumiałym, stąd jego przeróżne filozoficzne interpretacje, na przykład Chrystus zbawiający świat przez swoje cierpienie, jak to jest w katolicyzmie. Zło i cierpienie panuje na ziemi nie z winy Boga, ale z winy człowieka. To człowiek odwrócił się od swego Stwórcy, nie odwrotnie. Nie chciał i nie chce przestrzegać Jego 10 przykazań, chce żyć według własnych praw. Bóg Biblii jest w 100% sprawiedliwy. Wyrok za łamanie prawa jest jeden, zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego sam Wszechmogący Bóg, Stwórca świata i Jego prawodawca, musiał umrzeć za ludzi, aby wypełnić to prawo za nas. Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win jego. Hebrajskie słowo użyte tutaj jako odkupi to padach, znaczy ono dosłownie zapłaci okup. W Ewangelii Jana 29 rozdział 30 werset czytamy o śmierci Chrystusa na krzyżu. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę skonał. Greckie słowo tetelestai, oddane tu jako wykonało się, oznacza również w grece koine zapłacone albo uregulowano należność. Okup został zapłacony przez Stwórcę, Prawodawcę i Zbawiciela świata. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi Izraela według swego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. I tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, ale Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieku. Ludzkość czci i wywyższa tradycję. My w Polsce mamy niekończące się celebracje przegranych powstań, klęsk narodowych, kurczowe trzymanie się kościoła katolickiego jakoby jedynego gwaranta polskiej tożsamości narodowej. XVII-wieczni jezuici, w większości obcokrajowcy, przemierzali kraj w ludowych strojach, ucząc lud wierszyków Dobry Połak to katolik. Czy zwyczaje, które wymyślili nasi pradziadowie, muszą być godne naśladowania? A jeśli wymyślali głupie zwyczaje, to czy mamy je powtarzać w nieskończoność? Bo tak każe tradycja, a tradycją trzeba szanować ponad wszystko. Bóg Biblii nie ma dla tradycji ciepłych uczuć. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc, słuchajcie mego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Ale oni nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni, nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Co mówił o tradycji Jezus Chrystus? W następnym fragmencie nie chodzi o to, że nie popierał zasad higieny, w tym mycia rąk przed obiadem, jak niektórzy sądzą. Chodzi tu o przepisy Talmudu, będącego tradycją starszych, czyli dywagacji uczonych w piśmie, które określały każdy aspekt życia Hebrajczyka, łącznie z rytualnymi ablucjami przed jedzeniem.
Zapytali go faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre, prowadzę Cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Przyjrzyjmy się teraz przykazaniom z Góry Synaj, które w historii religii i w historii świata są ewenementem. Kto o zdrowych zmysłach narzucałby ludziom tak niedorzeczne przykazania? Przykazanie pierwsze. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Praktycznie każda religia świata jest politeistyczna, preferując wielobóstwo. Idea Boga, który wymaga dla siebie wyłącznej czci, jest charakterystyczna tylko dla judeochrześcijaństwa. Drugie przykazanie zakazuje czegoś, co dla człowieka jest konieczne. Bóg, który nie pozwala na wykonywanie jego podobizn, jest cechą Biblii. Człowiek kształtuje bogów na swoje podobieństwo, potrzebuje figur, obrazów personifikujących bóstwo. Musi mieć coś widzialnego, co może adorować. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie pośród ognia. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebios, nie dał się zwieść, nie oddawał im pokłonu, nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bóg, który wymaga stałego, cotygodniowego odpoczynku od zwykłych spraw, jest bardzo dziwny. Dodatkowo odpoczynek sobotni jest pamiątką stworzenia świata, bezpośrednio wskazuje na stwórcę tego świata. Jest również potwierdzeniem, że Bóg ma prawo do ustanawiania prawa moralnego. Skoro jest stwórcą, ma bezwzględne prawo być również prawodawcą. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7. dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. W ciągu roku w Stanach Zjednoczonych powstaje około 500 filmów fabularnych. Dla odmiany pełnometrażowych filmów porno powstaje około 13 tysięcy. Człowiek uwielbia cudzołóstwo. Po co wtłaczać do systemu wierzeń taki zapis? Nie cudzołóż. Cel tworzenia takiego zapisu jest niezrozumiały. System religijny tworzy się po to, aby na nim zarabiać. Żeby zarabiać, trzeba przygarniać jak największe masy. Im mniej kryteriów, tym lepiej. To samo dotyczy przykazań, których nie wymieniłem. Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, ale wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem. Ludzie uwielbiają jeść mięso. Gdyby mięso zniknęło z półek sklepowych, mielibyśmy rewolucję następnego dnia.
W dzisiejszym świecie wegetarianizm, a rzadziej weganizm jest dość popularny, ale jeszcze 100 lat temu człowiek nawołujący do niejedzenia mięsa był traktowany jak szaleniec. Ciekawe, że Stwórca przeznaczył dla człowieka dietę całkowicie bezmięsną. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Izrael podczas pobytu na pustyni był karmiony manną. Dopiero gdy usilnie żądali mięsa, Bóg im je dał, ale bardzo ciekawa jest jego reakcja. Oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc: obyśmy mogli najeść się mięsa, wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nosem będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest pośród was. Ludzie uwielbiają pić alkohol, jest to powszechne na całej planecie. Kto nie pije, ten frajer. Czy możliwa jest dobra zabawa bez alkoholu? Wino i moszcz odbierają rozum. To asty za pomyślność władcy, duchowieństwa, rodziny, wojska, palestry, wreszcie pomyślności publicznej, aż pozbawienie ojczyzny. Alkohol obok chloroformu i eteru należy do grupy narkotyków, szybko przenika do krwi i bardzo wolno jest z niej wydalany, zatruwając cały ustrój, uszkadza komórki oraz dezorganizuje pracę narządów wewnętrznych, szczególnie mózgu, który sam będąc tworem biochemicznym musi mocno się wysilić, aby podtrzymywać podstawowe funkcje życiowe podczas jednoczesnego zatrucia i dezorganizacji jego pracy. Alkohol, jak i inne narkotyki, był nieodłączną częścią religijnych obrzędów od zawsze. Aztekowie i Majowie wlewali sobie rozcieńczony alkohol do odbytu. Czerwone wino było symbolem krwi pogańskiego Mesjasza umierającego dla świata. Spotykamy je w kultach Tammuza, Horusa, Ozyrysa, Bachusa, Dionizosa, Atysa i innych. Jest to powód, dla którego Jezus Chrystus nie mógł używać sfermentowanego soku winogronowego, gdy mówił o swojej krwi przelanej dla zbawienia świata. W Biblii fermentacja jest synonimem zepsucia, tak jak chleby pokładne w miejscu świętym jerozolimskiej świątyni nie zawierały drożdży, wskazując na doskonałość Mesjasza, jak baranek przebłagalny symbolizujący Mesjasza musiał być bez skazy, tak wino podczas ostatniej wieczerzy nie mogło być sfermentowane. Grecki termin oinos oznacza zarówno wino, jak i sok z winorośli. W starożytności w miesiącach zimowych terminem oinos oznaczano nawet sok z suszonych winogron. Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu, niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swego trudu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności, i którzy mówią: kto nas widzi, kto wie o nas? A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A 70 mężów spośród starszych domu Izraela z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym pośród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie: synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu Izraela w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj.
Sprawujący władzę niezależnie od opcji politycznej posiadają bardzo ciekawą cechę. Mają tendencję do ukrywania swoich zamiarów przed ludźmi, przepychania niewygodnych dla ogółu ustaw bez wiedzy społeczeństwa. Przykładów jest mnóstwo, choćby ustawa o nasiennictwie z 8 listopada 2012 roku, dopuszczająca nasiona modyfikowane GMO na polski rynek. Oprócz tego w myśl tej ustawy producent nie musi informować o typie ziarna zastosowanego do wyprodukowania swojego produktu. Środki przekazu solidarnie milczały na ten temat. Pod koniec lat 90. SLD głosiło absolutny rozdział Kościoła Rzymskiego od państwa, a co zrobiło po zdobyciu władzy? Natychmiast podpisało półjawny dokument z Watykanem zwany Konkordatem. Ogromne sumy pieniędzy mogły odtąd wyciekać z budżetu bez wiedzy społeczeństwa. Bóg Biblii postępuje zupełnie inaczej. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły. On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi, a imię Jego Pan, Bóg zastępów. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówią wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nie mówiłem nic.